Bardzo proszę w tej chwili pana Marka Michalczewskiego o wygłoszenie laudacji dla kobiety sukcesu roku 2019 dla pani Marzeny Bernat, wójt gminy Brody. Szanowni Państwo, nagroda ta trafiła w godne ręce. Mając możliwość bieżącej współpracy z panią wójt, mogę stwierdzić, że tym, co ją szczególnie wyróżnia, jest determinacja, brak obaw przed podejmowaniem kolejnych wyzwań, pracowitość, otwartość na kontakty z ludźmi i przedkładanie czasu poświęconego na sprawy gminy ponad czas swój prywatny. Ponadto cechy charakteru takie jak talent organizacyjny, zaradność, umiejętność kierowania zespołem pracowników Urzędu Gminy oraz wzorowa współpraca z Radą Gminy Brody są niewątpliwie czynnikami składowymi przepisu na sukces. To już będzie naprawdę wielki sukces. Pani Marzenko, cieszymy się, że pani doktora Świętokrzyskich jest z nami. Fanfary! Szanowni Państwo, pełnienie funkcji, tak odpowiedzialnej funkcji, jest bardzo ciężkie, ale dzięki wspaniałym ludziom, którym spotykamy na swojej drodze, jest znacznie łatwiej. Moi drodzy, ta nagroda jest dla wszystkich mieszkańców gminy Brody. Łącznie moi kochani z radnymi, łącznie z moimi współpracownikami, co są tutaj obecni na sali, i dzięki wszystkim mieszkańcom gminy Brody. Są to ludzie wspaniali, którzy motywują mnie, którzy dodają mi skrzydeł i dla których bardzo ciężko pracuję. Szanowni Państwo, jest z nami pani poseł Agata Wojtyszek. To też dzięki pani poseł tak pięknie nasza gmina Brody się rozwija. Dziękuję wam bardzo serdecznie, dziękuję. Cieszę się, że jestem w gronie tak znamienitych tutaj już dziś stojących pań. I widząc te kobiety, które znam osobiście, to wiem, że one tak robią, że dom jest najważniejszy, rodzina jest najważniejsza i tam się czerpie tą energię do tego działania społecznego, do działania zawodowego. Życzę paniom i sobie, aby ten dzień nie był tylko raz w roku, aby te życzenia, które płyną od naszych mężczyzn, płynęły codziennie, aby codziennie pojawiła się szklaneczka herbaty czy filiżanka kawy od ukochanego mężczyzny. Zespół Brodowianki, także panie nasze kochane, śpiewamy! Bogiem musi działać.